Dzień dobry Państwu. Felicita, bicchiere di vino, con un panino la felicita. Kłaniam się. Jesteśmy pierwszy raz oboje na Poland Rocku, więc chciałabym się Ciebie, Mateuszu, zapytać, jak Ci się podoba? Bardzo fajnie, jest naprawdę niesamowita atmosfera, ludzie są cudowni, najwyższy poziom empatii, zrozumienia, pomocy bliźniemu i wydaje mi się, że te również koncerty są bardzo fajne jak na te czasy covidowe i przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogłem wrócić do świata festiwali, to jest coś niesamowitego po prawie ponad półtora roku życia w pandemii, to jest naprawdę niesamowite doświadczenie zobaczyć tyle osób naraz w jednym miejscu. Witam! Skąd jesteście? Z Łódki. Z Łódki. Czy dobrze się żyje tam w tej Łódce? Reflektujemy tylko ciepło. Tylko ciepło. Nie wiem, jak ale to z kranu leci od razu, z kranu, tak? No, po prostu jak Jägermeister i tak dalej, po prostu lejemy. No to przed chwilą jakaś akcja była, coś tu się właśnie działo. Kolega, co chciał uzyskać podnosząc do góry? Dobrze, miał tabliczkę, że za pokazanie piwa to pokaże mi... Nie, na odwrót. Udzielaj wywiadu. Pokażcie, jak działają tabliczki na Woodstocku. Udowodnijcie to, że to działa po prostu. Wszyscy są wieszeni tabliczkami, kto ma najlepszą. Ale w sensie, że ty mi dajesz piwo. Nie, w sensie, że wy mi dajcie piwo za całusa. To jest dobry deal. Dobrze, skończyłem swoją wypowiedź. Ta piłka działa, patrz. No, pokaż. Koleżanko w różowym, rzucam do ciebie! Dlaczego ona ucieka? Łap kapelusz! Graje jak ona biegnie. To jest dobry, patrz. Można! Brawo! Brawo! Odrzucaj! Ile to ćwiczyliście? Jak długo? Dwa tygodnie. Jesteśmy tutaj od 1 lipca. Tak. I cały czas ćwiczyliśmy. Pomyślałem, że w końcu, pomimo innych planów wakacyjnych, należy w końcu udać się na ten Poland Rock, zobaczyć tą atmosferę, poczuć tą moc właśnie i życzliwość ludzi i zdecydowałem się właśnie dlatego pojechać pierwszy raz. Tak naprawdę nie szukając jakiejś ekipy, nie zbierając ludzi na siłę, nie pytając, tylko po prostu zobaczyć, czy autentycznie ludzie są tak otwarci, jak to wszyscy mówili o tym wcześniej. Siedzimy sobie dzisiaj u nas w obozie. Mamy akurat na narożniku przy ASP, tak na rogu całego pola. No i sobie stoimy, nie wiem, piwkujemy, rozmawiamy i idą chłopacy z Łódki Grubasa. Nikt tego zdał się nie zauważyć, więc ja tak zagadałem, mówię, dzień dobry panowie. Oni dopiero nagle tak obejrzeli się, a dzień dobry, zaczęli rozmawiać. I okazało się, że Madzia, która jest u nas w obozie, dzień wcześniej spotkała Carlosa przy swoim namiocie, czyli kilkanaście metrów z tego miejsca i on w ogóle jakoś dostał wiadomość, że ona ma urodziny jakoś teraz na dniach i jej złożył życzenia, w ogóle skojarzył dziewczynę, nie? Oni na bank dostają tysiące wiadomości, jak nie setki tysiące, ale w ogóle skojarzył dziewczynę po zdjęciu i złożył jej życzenia, to było takie urocze, a w ogóle Madzia tak, siedzi, sobie zrobiła z nim zdjęcie i tak siedzi z tym telefonem i przegląda. I za chwilę coś patrzy i do telefonu i ogląda to zdjęcie i taka w ogóle rozmarzona w komórkach. W ogóle to było urocze, no chłopacy są zajebiści. Byłem też na koncercie Dubioza Collective, w ogóle tego zespołu nie znałem, ale naprawdę się przekonałem. Ale u nas wódki nie brakuje, nie? Ale pamiętajcie, tylko ciepła, nie? Tylko ciepła. Na zdrowotności. Zaraz będzie ciemno! Zapnij się! Dziękuję bardzo, dziękuję za wypowiedź. Dobranoc. Połóżcie sobie swoją dłoń na sercu i powtarzajcie za mną. To jest mój kawałek ziemi, o który będę dbał i o który będę szanował. To jest mój dom, w którym panuje miłość, tolerancja, przyjaźń, dodam, muzyka. Tak mi do pomóż! Rock and roll! 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 Kocham was! Nie wiem, czy mam jakąś najciekawszą historię z Woodstockiem. Każdy dzień jest najciekawszy.